Szanowni Państwo, za moimi plecami widzimy obiekt WGP-08. Obiekt ze względu na specyfikę jest budowany metodą nasuwania podłużnego. Nasuwanie podłużne wykonujemy z dwóch stron jednocześnie. Od strony przyczółka A, gdzie obecnie znajdujemy się i widzimy wytwórnię ze zbrojarnią, i od strony przyczółka B. Od strony przyczółka B nasuw został już wykonany na nitce prawej, a od strony przyczółka A, na której znajdujemy się obecnie, zostało nam jeszcze 3 segmenty do nasunięcia. Deskowanie dostarcza firma Ulma zarówno po stronie przyczółka A, jak i przyczółka B. Jest to nasza druga podrząd współpraca. Pierwszą była budowa obwodnicy w Płocku, gdzie realizowaliśmy jednocześnie 2 obiekty metodą nasuwania podłużnego. Zastosowano tutaj system MK, który umożliwia łatwe i szybkie zmienianie pozycji szalunku, czyli opuszczanie szalunku przed wysunięciem gotowego segmentu, jak i ponowne podniesienie na 16 siłownikach przed rozpoczęciem szalowania i wjazdu zbrojenia. Po raz kolejny współpraca z firmą Ulma odbywa się bardzo dobrze, zarówno w kwestii projektowej, jak i dostarczenia elementów. Elementy zostały dostarczone na czas, w odpowiedniej jakości, dzięki czemu budowa może być realizowana zgodnie z harmonogramem.